Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku. Włodzimierz Szaranowicz, wspólnie zapraszamy na międzynarodowy spektakl. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Zaczynamy spotkanie. Polacy przy piłce, przed nami Milan. Milik. Czy to Milik? Coś niesamowitego. Piłka odbita od bramkarza. Wpada do siatki. To był pierwszy strzał i od razu mamy bramkę. Brawa. Pięknie wycelował. Nie dał żadnych szans bramkarzowi. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Pierwszy gol w 8 minucie spotkania. Naismith. Milik. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Jest szansa, ładne uderzenie, ale minimalnie niecelne. Gwizdek spalony. Naismith. Wspaniałe podanie, ale szansa. Będzie rzut karny dla Szkocji. I żółta kartka dla ostatniego obrońcy.
Brzydki faul, to mogła być czerwona kartka. Mamy wynik 1-0. Szybko zdobyta bramka to jest to, czego potrzebowali. Tak, tym bardziej, że udało im się też zyskać przewagę psychiczną. Teraz wygląda na to, że w drugiej połowie będzie im trudniej. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Uderzenie. Próbują wyrównać, ale na próbach jak na razie się kończy. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Pojedyncza zmiana. Zastrzyk świeżej krwi, to powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Najbardziej bramkostrzelny zawodnik drużyny upomniany żółtą kartką. Teraz musi grać do końca przepisowo. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi, spóźniony w ślizg. I słuszna decyzja sędziego. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca, zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany, wprowadzając nowego gracza, który może ożywi grę. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? I będzie rzut rożny dla Polski. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Atak przerwany jest spalony. Będzie walka o piłkę. Będziemy mieli rzut karny. Co za emocje! Widać w powtórce, że jednak przekroczył się. Zupełnie niepotrzebne te przepychanki. Sędzia musiał przerwać grę. Broni, rzut karny! Niesamowita interwencja. Mecz kończy się wynikiem 1-0. Mecz towarzyski, ale zwycięstwo zawsze cieszy. Tak, choćby ze względu na aspekt psychologiczny. Dziękuję bardzo, kończymy. Dziękuję Ci, Włodku, za wspólny komentarz. Żegnamy się z Państwem.